I jesteśmy ponownie. Witam serdecznie raz jeszcze. Salonik Polityczny Telewizji Republika. Joanna Miziołek, Łukasz Warzecha. No i ja. No i rozczarowana totalna opozycja, bo jak żeśmy ustalili, rzeczywiście Komisja Europejska, Berlin i wszyscy mają w tej chwili inne kłopoty niż dyscyplinowanie rządu polskiego. Jakkolwiek nie przypadkiem o Włochach chciałem, żebyśmy porozmawiali, bo przecież zobaczcie, to jest dokładnie ten wymarzony scenariusz, na który totalna opozycja liczyła w wypadku Polski. Że to tak miało być. No i gdyby był Trybunał Konstytucyjny bardziej życzliwy Platformie, gdyby ocalał Bronisław Komorowski jako prezydent, no to na pewno by to tak właśnie wyglądało. Tylko, że ponieważ no jest jak jest, okazało się, że na Polskę nie da się takiego nacisku wywrzeć jak na Włochy. No i tu mam wrażenie, że strategzy opozycyjni nie potrafią znaleźć innego pomysłu. Nie da się wywrzeć nacisku również dlatego, że nasza sytuacja gospodarcza jest lepsza niż sytuacja Włoch, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie nie powiedzieliśmy o tym, co się stało z budżetem unijnym. Jaki jest podział środków proponowany przez Komisję Europejską. Podział środków, w którym my tracimy naprawdę bardzo dużo. Właśnie chciałem. Bo ponad 20% to jest bardzo duża strata. Z tym, że cała opowieść, która do nas dociera, zwłaszcza jeżeli ktoś z TVN-ów czerpie narrację, jest oczywiście opowieścią absurdalną, ponieważ próbuje się to powiązać z, że to kara, prawda, za to, że PiS rządzi. Najwięcej tracą proporcjonalnie do tego, co miały. Najwięcej traci Litwa, bodajże i Czechy. Bardzo dużo tracą Niemcy też w tych PiS-ach. Słowacja bardzo dużo straciła. Nie rządzi, a generalnie przesunięcie jest i ono, szczerze mówiąc, jeżeli myśleć w kategoriach interesu Europy, to moim zdaniem jest mądre, bo chodzi o przesunięcie funduszy, czy po pierwsze o zmniejszenie budżetu, no to jest zawsze dobre, a po drugie o przesunięcie z tych funduszy, które idą w beton, powiedzmy, idą w podtrzymywanie rolnictwa i w takie mało przyszłościowe działy gospodarcze, w te spójnościowe, przerzucenie tego na nowe technologię, na ulubioną twoją elektromobilność. Ja mam do tego ambiwalentny stosunek, bo po pierwsze uważam, że bez naprawdę głębokiej analizy trudno powiedzieć, które z tych zmian by i tak zaszły, niezależnie od tego, jakie by były relacje Polski z Brukselą i kto by rządził. Tam wprowadzono do tego podziału dodatkowe kryteria. Niektóre się wydają dosyć arbitralne w porównaniu z, po prostu z kryterium PKB per capita, które do tej pory obowiązywało. Ale być może, gdybyśmy mieli rządy Platformy i najlepsze relacje z Brukselą, byłoby dokładnie tak samo. Więc no, tutaj byłoby pewnie jeszcze gorzej, bardzo, bo albo jeszcze by się gorzej. Nie stawiała. Więc tu bardzo, bardzo trudno powiedzieć, co tu jest wynikiem jakiejś kalkulacji politycznej z zasady dla nas niekorzystnej, a co by się stało myślenie, i tak. Że Unia układała budżet pod kątem ukarania PiS-u jest naprawdę myśleniem życzeniowym, no, delikatnie mówiąc. Bo trzeba było wymyślić pewną generalną zasadę, bo przecież ona jest taka sama dla wszystkich, nie tylko dla Polski. No więc z tego punktu widzenia to jest trafna uwaga. Natomiast wiadomo, że opieranie się zbyt mocne na funduszach spójności, które właśnie szły w te różne inwestycje, które nawet dawało się zbudować, ale przecież potem bez tych funduszy trzeba je utrzymać. I wiele krajów miało właśnie z tym potem problem. Niszczejące drogi, niszczejące jakieś właśnie baseny, centra rozrywki. Portugalia jest chociażby, a Portugalia, pełnym, Hiszpania zresztą betonu też. Kruszącego to jest dokładnie się, tak. Ta sytuacja, gdzie właśnie sfinansowano budowę, ale już utrzymania się nie da sfinansować. Więc wycofywanie się z tego nie jest wcale takie głupie. Z drugiej strony można powiedzieć, no dobrze, ale skoro już jesteśmy i wpłacamy, to powinniśmy dbać o to, żeby jednak jak najwięcej dla siebie zgarnąć. I wreszcie jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, czyli to, jak rząd to zaprezentuje. No bo że to będzie obiektem gry przed wyborami, ile dostaliśmy, a ile nie dostaliśmy, to widać już teraz. No bo samo to wmawianie, że to jest właśnie przede wszystkim kara za to, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, już jest tego przejawem i ta sensowna dyskusja o zasadności tych zmian gdzieś niestety ginie, jak zresztą zwykle u nas. Nie spodziewamy się, żeby... Znaczy, dla mnie to było jasne, że jakby środki unijne będą się zmniejszać i będą się cały czas dla Polski zmniejszać. Byliśmy beneficjentem przez bardzo długi okres czasu i teraz to my będziemy zaraz za to wszystko płacić. No, mało tego, też premier Morawiecki deklaruje wręcz, że my chętnie zapłacimy więcej. No, większą składkę zapłacimy. Skoro mamy...
No, pominę to. Może to jest sprytna strategia negocjacyjna, żeby się od nas odczepili, ale generalnie... Ja w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o opozycję, rzeczywiście ona teraz nie ma takich argumentów, żeby mówić, że tutaj PiS oddziela nas od Europy i tak dalej, ale jeden taki, znaczy opozycja generalnie nie ma chyba żadnej dzisiaj strategii na to, w jaki sposób może alarmować odnośnie tego braku demokracji w Polsce i tak dalej, bo mam wrażenie, że te tematy się przejadły i dzisiaj już nie są takie nośne. Nawet chyba sam Donald Tusk też przestał w jakiś sposób ingerować w te sprawy. On przestał na tych mediach społecznościowych nawet pisać o tym, jak to Polska stoi daleko od Unii Europejskiej, jak to zaraz będą wszystkie problemy, bo na ludzi już to po prostu nie działa. Moim zdaniem jedynym sposobem... To chyba na takich ludzi tam z otoczenia Timmermansa też nie działa, bo to już nie miało działać na naszych ludzi. Na Twitterze napisał, apeluje do instytucji brukselskich, to chyba w kontekście Włoch, nie wiem, no. Tak, szanujcie wybór ludzi. Hashtag Włochy, żeby ktoś nie pomyślał, że chodzi o Polskę, bo tutaj mogłoby być, że się pewnie, ale zostało nam kilka minut, a pytam o to też w kontekście, cała strategia była na tym rozpięta. Cała strategia była właśnie na tym przygotowana, że się z jednej strony Europę skłoni do tego, żeby ingerowała. Nie chce ingerować, bo widzi, we Włoszech nawet to słabo idzie, a tu, gdzie jest większość stabilna, sejmowa i poparcie, to raczej nie ma szansy. No, a z drugiej strony na tym, że Polakami wstrząśnie ta perspektywa, że właśnie PiS nas skłóca z Europą. No, w związku z tym została, nie wiem, czy zauważycie, w tym tygodniu mam wrażenie, że taka się strategia nowa pojawiła, nie wiem, czy, że zaczęto wychwalać Grzegorza Schetynę bardzo. Mi się wydaje, który dotąd był, darto z niego łacha w opozycyjnych mediach, żeby się już poszedł, schował się, że Petru jest świetny, prawda, będzie nowym premierem, a teraz nagle czytam, że Schetyna się okazał świetnym strategiem po prostu. A dlatego, że moim zdaniem... Także u was. To mnie nie zauważyło. Nie, jakiś wywiad we Wproście właśnie. To Rafał Grupiński mówił o tym, że jest świetnym strategiem, ale to nic dziwnego. Ale to szereg takich przekazów było, że od Schetyna nasz lider niepodporządkowujący mu się działają na rzecz PiS-u. Natomiast ja myślę, że właśnie strategią dzisiaj opozycji jest to słowo, którego wcześniej użyłeś, czyli integracja. To znaczy oni zamierzają po prostu Konwent wszyscy... Świętej Katarzyny mi się przypomina. Ja byłem 20 lat młodszy, piękne wspomnienie. Oni zamierzają wszyscy iść razem do tych wyborów parlamentarnych. Od SLD po Nowoczesną Platformę i PSL. Czarzasty nie zamierza. Czarzasty chyba też zamierza, bo Czarzasty wydaje mi się, nie że chce... Nie boi się skończyć jak Ryszard Petru. Że on chce punktować u Schetyny, że on coś od niego dostanie. Bo dzisiaj widzi, że to, że on sam idzie, nie daje mu żadnych absolutnie profitów, niczego. I prawda jest taka, że oni nie mają zupełnie innego pomysłu i liczą na jedno, na to, że PiS potknie się o własne nogi. Znaczy, umówmy się, znaczy tak samo miało było z Platformą. Donald Tusk mówił o tym, że przegrać możemy ze sobą. Co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość? Ja się, myślę, że to właśnie na tym będzie dzisiaj polegało. Oni będą czekali na kolejne afery obyczajowe, które zaraz to sami na siebie politycy Prawa i Sprawiedliwości wyciągną, bo przecież nikt z zewnątrz. Będą czekali na kolejne protesty. A w tym wszystkim oni będą zjednoczeni, nic nie robiąc. Dokładnie czekając, aż to wszystko się rozsypie. No. To jest strategia opozycji. Strategia Grzegorza opozycji. Długi marsz. Nie długi marsz, tylko właśnie długie leżenie, powiedzmy, bykiem i czekanie, aż... Ktoś się potknie. Znaczy nie, jak to było w tym chińskim przysłowie, siedzieć nad brzegiem rzeki, taki czekanie, aż trup spłynie. I wtedy taka strategia. No, masz szansę ją podsumować, że idziemy do puenty naszej dyskusji. Albo jak, zaprzeczyć, jak, albo pokazać, że nieprawda, mają świetnego kandydata na prezydenta Biedronia. Jak można podsumować coś, czego nie ma? To jest bardzo trudne zadanie. No, nie, jak to... Rafał Trzaskowski z ławeczką chodzi, a Robert Biedroń mówi, że jest przywódcą opozycji. No to już... Samo w sobie chyba jest podsumowaniem. Dobra, dziękuję w takim razie serdecznie. Joanna Miziołek, dziękuję. Łukasz Warzecha byli gośćmi państwa dzisiaj w Saloniku Politycznym. Troszkę nietypowo mówiliśmy o sprawach, no także dlatego, że ten weekend, powiedzmy sobie, Boże Ciało, Dzień Dziecka, jakoś tak wszystko sprawiło, że wiele się nie działo. Może w przyszłym się zacznie dziać. To wtedy na pewno w Saloniku o tym za tydzień porozmawiamy o stałej porze. Dziękuję serdecznie.